Rok 2012 obfitował w wiele wydarzeń, które zostaną zapamiętane na długo. Styczeń rozpoczął trwającą kilka miesięcy walkę o szkoły oraz przepychanki słowne pomiędzy radnymi. Jedni zapewniali mieszkańców i wyborców, że są po ich stronie, by za chwilę zmieniać kilkukrotnie zdanie, a inni trwali na swoich stanowiskach do końca. Od dłuższego czasu mówi się o likwidacji szkół w Wałbrzychu. Spekulacje na temat genezy pomysłu i późniejszych rozbieżnych informacji na temat decyzji zespołu opiniującego bardzo się różnią od siebie. Zespół według oficjalnych danych powstał jeszcze w październiku 2011 roku. Od tamtej pory miał powstać projekt sieci szkół poprzedzony rzetelnymi i dokładnymi badaniami opartymi na dokumentach. Efektem ponad dwumiesięcznej pracy zespołu opiniującego pod przywództwem Zygmunta Nowaczyka z SLD i Joanny Dobrowolskiej była propozycja zlikwidowania 6 wałbrzyskich szkół. Decyzja ta została ogłoszona podczas zebrania w ratuszu z dyrektorami wałbrzyskich szkół. Wedle wszelkich oficjalnych informacji nikt przed tym spotkaniem miał o tych propozycjach nie wiedzieć. Radni, którzy będą decydować o losach szkół, rzekomo dowiedzieli się o tych propozycjach w tym samym czasie, kiedy dyrektorzy szkół, czyli 20 grudnia 2011 roku. W kuluarach jednak wrzało od plotek na temat tego, że radni Platformy Obywatelskiej i SLD znali likwidacyjne plany na długo przed ich oficjalnym ogłoszeniem. Postanowiliśmy sprawdzić te rewelacje u źródeł. Według tych radnych, niektórych, były spotkania w gronie koalicyjnych radnych, czyli Platformy i SLD, z prezydentem Szołemejem, nie wiem, gdzieś od początku grudnia mniej więcej. Tak. Czyli no gdzieś 10-7 dni przed oficjalnym ogłoszeniem dyrektorom szkół o takim zamiarze. Było coś takiego? Nie znam tematu. Ale to znaczy, że nie było spotkań takich. Nie mogę potwierdzić, ani nie mogę zaprzeczyć. Nie wiem po prostu. Nie mam takiej wiedzy. Radny Torbus oficjalnie albo nic nie wie, albo nie pamięta o żadnych spotkaniach. Jednak nieco inaczej na ten temat wypowiada się inny koalicyjny radny Robert Rozmuski. To były spotkania w zależności dopasowujące się do zadań, do obecności pana prezydenta. Ale kiedy? Nie jestem w stanie dat teraz początek sobie grudnia? Przypomnieć. Początek grudnia? Tak, to może tydzień przed. To będzie tydzień przed spotkaniem z dyrektorami szkół. Mniej więcej. Według relacji Rozmuskiego w spotkaniach uczestniczyli praktycznie wszyscy radni koalicji PO-SLD. Pierwsze spotkanie, jeszcze takie nieoficjalne, miało na celu zaopiniowanie szkół, które miały ewentualnie pójść do likwidacji. Wspomniano o szkole numer 5. Zdziwiłem się dość mocno i zapytałem się prezydenta: panie prezydencie, ale przecież to jest duża szkoła, nie można jej skompresować ze szkołą małą. No rzeczywiście. Zreflektowano się i podjęto po jakimś czasie decyzję, że będzie odwrotnie, że to szkołę 12 do szkoły 5 zostanie ta szkoła zlikwidowana. Nawet radna Stefania Pawełek, która na jednym z pierwszych spotkań w dzielnicy Sobięcin przekonywała zebranych, że prezydent Szołemej nie ma planów likwidacyjnych dotyczących wałbrzyskich szkół. To byli radni koalicji Platformy i SLD. Wszyscy. Prawie wszyscy, czasami z jakichś tam przyczyn. Powiedzmy prywatnych, ktoś nie mógł być obecny, bo tak jak powiedziałem, to nie były organizowane spotkania, to były spotkania organizowane w ostatniej chwili. A czy na przykład pani Pawełek była też obecna na tym spotkaniu? Była. Raz była, raz chyba nie była, ale raczej była. Tak, była. Kto w tym przypadku mówi prawdę na temat tajnych spotkań? Ocenę pozostawiamy państwu. Pod koniec stycznia zapadły decyzje o likwidacji 4 wałbrzyskich szkół. Pomimo głośnego sprzeciwu rodziców i nauczycieli, radni zadecydowali, że 4 wałbrzyskie placówki edukacyjne zostaną zlikwidowane. Uchowała się jedynie szkoła podstawowa numer 17 oraz gimnazjum numer 4 w dzielnicy Sobięcin, które zostaną połączone w zespół. Obrońcy placówek licznie przybyli na wtorkową sesję, gdzie wyrazili swoje oburzenie. Przewodnicząca Maria Romańska nie udzieliła jednak głosu rodzicom. Była to jedna z najburzliwszych sesji Rady Miasta Wałbrzycha. Już na początku spotkania prezydent Roman Szołemej wycofał się z likwidacji przedszkola miejskiego numer 10 na Poniatowie, rozwiązując jednak zespół, w którego skład wchodzi również szkoła podstawowa. Włodarz gminy postanowił również połączyć dwie placówki na Sobięcinie. W efekcie będzie się to wiązało z tym, że w jednym budynku na początku przy ulicy 1 Maja 105 będzie się znajdowała publiczna szkoła podstawowa numer 17 oraz publiczne gimnazjum numer 4. W odpowiedzi na wniosek prezydenta Klub Prawa i Sprawiedliwości zgłosił zmianę porządku obrad. Cezary Kuriata chciałby usunąć z sesji wszystkie punkty dotyczące likwidacji szkół. Skutkiem usuwania tych punktów będzie czas dla szkołom i społecznością lokalnym, ale przede wszystkim służbą pana prezydenta na ponowne przygotowanie i przepracowanie propozycji zmian w systemie oświaty w przyszłym roku. Ten wniosek nie spotkał się jednak z przychylnością większości radnych. Na sali zapanował chaos. Mam prawo czy nie? Mamy iść do domu?
Mirosław Lubiński z Wałbrzyskiej Wspólnoty Samorządowej chciał nawet, by przełożyć decyzję i przenieść obrady w miejsce, które umożliwi wypowiadanie się obrońcom placówek. Dzisiaj przenoszenie tej debaty na kolejne terminy albo odraczanie o rok tylko pogłębi problemy, jakie cała sieć szkół w Wałbrzychu w tej chwili ma. Przewodnicząca Rady Miejskiej Maria Romańska nie chciała dopuścić do głosu rodziców, tłumacząc, że będą mieli taką możliwość po zakończeniu głosowania. Pani Przewodnicząca, zadaję pytanie, czy ja mogę zabrać głos? Proszę powiedzieć głos. Pani Przewodnicząca wprowadza cenzurę na obradach. To jest niedopuszczalne. Wstyd i hańba. Rodzice zarzucili niektórym radnym, że ani razu nie pojawili się na spotkaniach w placówkach, nie wysłuchali przez to ich argumentów, a teraz chcą decydować o losie szkół. Posłanka Prawa i Sprawiedliwości Anna Zalewska zaapelowała z kolei do radnego Zdzisława Dobrowolskiego, by wycofał się z głosowania w sprawie likwidacji. Bardzo proszę, żeby pan radny się na mnie nie obraził, bo to nie będzie interferencja, ale myślę, że pan Dobrowolski powinien dzisiaj nie głosować. Trudno wyobrażać sobie rolę ojca, który recenzuje pracę swojej córki. Głosowanie odbywało się oddzielnie dla każdej placówki, poprzedzone debatą nad sensem jej istnienia. Urzędnicy i prezydent podkreślali, że likwidacja szkół jest niezbędna, gdyż da miastu ponad 4 miliony złotych oszczędności. Posłanka Zalewska uważała jednak, że pieniędzy tych można poszukać poprzez zaciskanie pasa, a nie zamykanie szkół. Obrońcy tłumaczyli również, że negatywnie wpłynie to na jakość kształcenia w mieście. Podczas pierwszego głosowania obrońcy szkoły odśpiewali hymn Polski. Nie zmieniło to jednak decyzji radnych, którzy przegłosowali zamknięcie szkół podstawowych nr 12, 19 i 31 oraz gimnazjum nr 5. Oficjalne stanowisko powiatowego i miejskiego zarządu SLD zakazywało głosowania za likwidacją placówek. Pomimo tego ich przedstawiciele w Radzie w większości zagłosowali za zamknięciem szkół, w efekcie czego mają zostać wydaleni z klubu Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Przeciwko likwidacji byli radni Prawa i Sprawiedliwości oraz Wałbrzyskiej Wspólnoty Samorządowej. Z WWS-u wyłamał się jednak Andrzej Mielczarek, którego zdanie mogło zaważyć na całej decyzji. Zagłosował jednak za likwidacją, przez co również ma zostać wyrzucony z Wałbrzyskiej Wspólnoty Samorządowej. Obrońcy szkół znaleźli sojusznika w osobie Renaty Wierzbickiej, która startowała do Rady Miasta z listy Platformy Obywatelskiej. Nie wystarczyło to jednak do odrzucenia uchwał. Pan jest tylko likwidatorem! Siedzi pan w wodociągach, w związku bierze pan kasy. Czy pan uważa, że to jest uczciwe? Tak. W Częstochowie był pan na Podjęte uchwały mają charakter intencyjny, czyli dopiero rozpoczynają proces likwidacji placówek. Rodzice mówią, że przegrali bitwę, ale wojna o szkoły toczy się dalej. Decyzje o likwidacji szkół rozsierdziły mieszkańców dzielnic, w których znajdowały się szkoły, co skutkowało zbieraniem podpisów pod referendum w sprawie odwołania Rady Miejskiej Wałbrzycha. Oburzeni decyzją Rady Miejskiej rodzice zbierają podpisy o zwołanie referendum. Międzyszkolny Komitet Obrony Szkół chce zarówno powstrzymania procesu likwidacji placówek, jak i odwołania osób, które głosowały za ich zamknięciem.
Komitet złożył już stosowne dokumenty i rozpoczął zbieranie podpisów w sprawie zwołania referendum. Prezydent miasta ma ustawowo 14 dni na określenie warunków, na jakich miałoby się ono odbyć. Obrońcy muszą zebrać co najmniej 10 tysięcy podpisów pod każdą z dwóch list. Pierwsza wnosi o odwołanie rajców, a co za tym idzie, rozpisanie kolejnych wyborów do Rady Gminy. Druga powstrzymać ma proces likwidacji placówek i utrzymać co najmniej do roku 2014 istniejącą przed zmianami sieć szkolną. Referendum sprawdzić ma również, jak wałbrzyszanie zapatrują się na projekt odzyskania przez gminę praw grodzkich i przejęcie 30-milionowego długu powiatu. Aby głosowanie było ważne, do urn musi udać się około 30 tysięcy mieszkańców Wałbrzycha. Nie wiadomo na razie, czy odbędą się oddzielne referenda, czy też wyznaczony zostanie jeden termin. Zwołanie takiej inicjatywy leży w gestii gminy i kosztuje budżet miasta około 250 tysięcy złotych. Obrońcy szkół złożyli również wymagane dokumenty do Krajowego Rejestru Sądowego o rejestrację Stowarzyszenia Zwykłego. Organizacja taka powstała z inicjatywy rodziców i nauczycieli, miałaby występować do różnych podmiotów o pomoc w utrzymaniu szkół w mieście. Temat referendum oraz groźba odwołania Rady Miejskiej ponownie pokazała, że radni obawiali się utraty swoich stanowisk. Szczególnie radny Krzyżowski kilkukrotnie zmieniał zdanie na temat likwidacji szkół, twierdząc przy tym, że chce uratować wszystkie szkoły. Temat szkół, mimo tego, że władze miasta twierdziły, że będzie szybko zapomniany, wciąż jest aktualny. Co więcej, mieszkańcy Wałbrzycha zdecydowali się zorganizować referendum w sprawie szkół oraz o odwołanie Rady Miejskiej. Ostatnia sesja Rady Miejskiej, która była bardzo burzliwa, pokazała, że większość radnych w głównej mierze koalicji PO-SLD była za likwidacją szkół. Jednak już po kilku dniach widoczne są efekty protestów wałbrzyszan, ponieważ radni już deklarują zmianę decyzji w kolejnym głosowaniu. Ja jeszcze będę rozmawiał nie mówię już tylko argumentów, bo tu argumenty już są przemawiające, ale muszę dociec do innych. To znaczy, że będzie pan chciał innych przekonywać radnych? No myślę, tak. Zagłosowali, żeby nie likwidować. Nie likwidować właśnie. Przypomnijmy, że szkoły póki co jeszcze nie zostały zlikwidowane, a przegłosowany został jedynie zamiar likwidacji i dopiero na kolejnej sesji radni mają głosować nad definitywną likwidacją szkół. W każdej dzielnicy powinna być placówka oświatowa, już nie mówiąc o szkołach średnich, ale przede wszystkim te podstawowe, bo jeszcze gimnazjum można przenieść do szkoły podstawowej i tak dalej. I tutaj się zastanawiamy, przede wszystkim, no ja się zastanawiam, żeby jednak w Rusinowie powstał zespół szkolno-przedszkolny, prawda? Szkolno-przedszkolny, bo tutaj mniej więcej w innych dzielnicach sytuacja została jednak rozwiązana, no jakiś kompromis. No, rozwiązaliśmy, uważam, to kompromisowo i zapadł ten kompromis, ale tutaj no, chciałbym właśnie, żeby w tej Rusinowie taki zespół był i to byłoby lepiej nawet i nie dla tych dzieci i tak dalej, dla tych rodziców, bo widziałem, jak oni walczyli w ogóle i tak troszkę nie ukrywam, że przeżyłem to bardzo. Głosowanie nad szkołą nr 31 w dzielnicy Rusinowa wyglądało następująco. 13 głosów za likwidacją, przeciw 11 i 1 głos wstrzymujący. Proszę Państwa, proszę o spokój. Przystępujemy do głosowania nad uchwałą Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie zamiaru likwidacji publicznej szkoły podstawowej nr 31 imienia Gustawa Marcinka w Wałbrzychu przy ulicy Osiedle Górniczej 19a. Kto z Państwa jest za przyjęciem tej uchwały, proszę o wciśnięcie odpowiedniego przycisku. Patrzcie tutaj nam na twarze, patrzcie. O, jest szkoła uratowana. Brawo. Za przyjęcie uchwały 13 radnych, przeciw 11, wstrzymała się 1 osoba. Uchwała w sprawie zamiaru likwidacji została przyjęta.
Gdyby kolejne głosowanie wyglądało podobnie jak poprzednie, ale radny Krzyżowski dołączyłby do opozycji, byłby stan 12 do 12. To nie ma nic wspólnego, Rosiakowie, z tą szkołą. Przecież tak samo ja bym mógł tam mieszkać, prawda? I nie dziwię się, że Alicja Rosiak walczyła, bo też i ja bym walczył o tą szkołę. No niestety, taka prawda jest. No. Ale teraz zewrze pan szeregi z Alicją Rosiak. Taką decyzją przynajmniej, jeżeli pan zmienił decyzję, że ratuje szkołę, no to w jednym szeregu. Dlatego Krzyżowski, jak twierdzi, będzie namawiał zarówno prezydenta miasta, jak i radnych do zmiany decyzji. No ja chcę dotrzeć, że tak powiem, i przekonać i radnych, i pana prezydenta Szemeja. Takie podejście radnego Krzyżowskiego dziwi zapewne koalicyjnych radnych, ale teoretycznie Krzyżowski nie jest już koalicjantem, ponieważ zrezygnował z członkostwa w SLD, po tym jak władze partii w mieście i powiecie nakazały zrzec się mandatu radnym, którzy według władz SLD, głosując za likwidacją, działali na szkodę mieszkańców Wałbrzycha. Decyzje Rady Miejskiej były sporne, dlatego też Komitet Referendalny zdecydował się zaskarżyć decyzję radnych w sądzie administracyjnym. Obrońcy szkół, jak zapowiadali, tak zrobili. Złożona została skarga do Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na uchwałę Rady Miejskiej w Wałbrzychu, która odrzuciła wniosek mieszkańców o przeprowadzenie referendum gminnego dotyczącego zaprzestania likwidacji wałbrzyskich szkół. Dzisiaj złożymy skargę na uchwałę Rady Miejskiej w Wałbrzycha w sprawie odrzucenia wniosku mieszkańców o przeprowadzenie referendum gminnego. To za pośrednictwem Urzędu Miasta? Tak, jest to skarga do Sądu Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu za pośrednictwem Rady Miejskiej w Wałbrzychu. Komitet Obrony Szkół i ich wniosek o przeprowadzenie referendum gminnego został potraktowany przez radczynię prawną Urzędu Miejskiego jako zawierający błędy. Podobnie na ten temat opinię swoją wystawił prawnik z Wrocławia działający na zlecenie prezydenta Wałbrzycha. Maria Majewska zarzucała, że pytania zawierają błędy i powoływała się na stosowne przepisy ustawy, nie pozostawiając na obrońcach suchej nitki. Tymczasem teraz sytuacja została odwrócona, a obrońcy zaskarżają oficjalnie uchwałę Rady Miejskiej, twierdząc, że Rada zastosowała się do przepisów, do których nie miała prawa. Mówiło się cały czas o tym, że to wy jako obrońcy szkół popełniliście szereg błędów we wniosku, ale okazuje się, że miasto popełniło takie błędy. Tak, oczywiście. Miasto popełniło bardzo dużo błędów w podjętej uchwale. Tutaj chciałbym przytoczyć, że naruszono przepisów prawa materialnego artykuł 18 ustęp 2 punkt 15 ustawy o samorządzie gminnym, który mówi, że Rada Miejska uznała wniosek inicjatora za niespełniający wymogów określonych w ustawie o referendum. Ale zgodnie z artykułem 18 Rada Gminy powinna podjąć tylko i wyłącznie decyzję o odrzuceniu lub przyjęciu wniosku o przeprowadzenie referendum. Skarga za pośrednictwem Rady Miejskiej Wałbrzycha trafi teraz do Sądu Administracyjnego we Wrocławiu. Jest tylko i wyłącznie artykuł 18 bez punktów i ustępów, który mówi wyraźnie, że Rada powinna przyjąć wniosek lub odrzucić. A tutaj powołano się na artykuł bodajże chyba 18 ustęp 1, no, którego to po prostu nie ma w ustawie. Ponadto Komitet Obrony Szkół zarzuca Radzie Miejskiej naruszenie Konstytucji Rzeczpospolitej oraz naruszenie artykułu 2 ustępu 1 i 2 oraz artykułu 17 ustęp 1 ustawy z dnia 15 września 2000 roku o referendum lokalnym. Obrońcy szkół na podstawie opinii prawnych uzasadniają w swoim piśmie, że pytania wcześniej sformułowane we wniosku referendalnym są prawidłowe i co do tego zastosowana została odpowiednia wykładnia oraz uzasadnienia. Jednak w jaki sposób sąd administracyjny potraktuje zaskarżoną uchwałę? A może radni mieli na myśli jakąś inną ustawę? No nie wiem, ja uważam, że tutaj forma prawna tej ustawy no troszeczkę była moim zdaniem nieprzemyślana i robiona na kolanie i na szybko, no bo powoływanie się na przepisy, które stwierdzają, że referendum czy wniosek referendalny jest niezgodny z prawem, przekracza uprawnienia Rady Gminy, bo w takiej sytuacji sąd administracyjny, jako osoba, która mogłaby ocenić
wniosek referendalny, czy jest zgodny z prawem, czy nie. Tutaj Rada Gminy nie ma takich uprawnień. Ustawodawca nie przewidział dla Rady Gminy takich uprawnień. Przewidział tylko i wyłącznie artykuł 18, którym Rada Gminy powinna się posłużyć. W przypadku, gdyby została ona unieważniona, okazałoby się, że kompetencja nie jest mocną stroną osób, które do tej pory były odpowiedzialne za ocenę i wydaną opinię w przedmiotowej sprawie. A z kolei od dawna wiadomo, że niewiedza nie zwalnia od odpowiedzialności. Prawie pół roku trwała batalia Komitetu Obrony Szkół, a w końcu, jak doszło do wyznaczonego przez komisarza referendum o odwołanie Rady Miejskiej, okazało się, że referendum jest nieważne ze względu na zbyt małą frekwencję wyborczą. Referendum o odwołanie Rady Miejskiej nie powiodło się i nie dlatego, że mieszkańcy miasta odpowiadali na pytanie, że tego nie chcą, ale dlatego, że frekwencja podczas tego głosowania była bardzo niska. Wyniki referendum nie są zadowalające. Jesteśmy w jakimś stopniu zawiedzeni, ale trzeba podziękować tym 7 tysiącom osób, które poszły i tym 230 chyba bodajże jeden osobom, które głosowały za utrzymaniem Rady Miasta Wałbrzycha, którzy niestety podeszli do sprawy demokratycznie, wyrazili swoje zdanie. Aby referendum było ważne, do urn musiałoby się udać ponad 23 tysiące mieszkańców Wałbrzycha, czyli 30% osób biorących udział podczas ostatnich wyborów samorządowych. Wyniki tego referendum Państwo oczywiście znacie. Mogę powiedzieć, że po pierwsze chciałbym podziękować, pogratulować mieszkańcom Wałbrzycha za odpowiedzialność, za rozsądek, mądrość, za wyrażoną w ten sposób troskę o nasze miasto. Właściwie należałoby nad tą kompromitacją spuścić zasłonę milczenia, ale oczywiście nie jest to tak, że na żywym organizmie miejskim można ćwiczyć swoje awantury kolejny raz bez żadnych konsekwencji. Chcę powiedzieć, że to awanturnictwo ma swój określony wymiar. Po raz kolejny w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy wydajemy publiczne pieniądze w ilości, która nie jest bagatelna, bo chcę Państwu powiedzieć, że koszt przeprowadzenia tej awantury wynosi ponad 120 tysięcy złotych. Inicjatorzy referendum jako przyczynę niskiej frekwencji podają kilka czynników. Jednym z nich jest nawoływanie przez polityków do tego, aby po prostu nie iść głosować na tak lub nie. Ja jestem bardzo zdziwiony wypowiedziami "nie idźcie na referendum", które wypływały z ust pana prezydenta, z radnych. Myślę, że Wałbrzyszanie pokazali mądrość i nie idąc do tego referendum. Ja namawiałem głośno do tego. Myślę, że szkoda tylko tych pieniędzy, które zostały wydane. Jestem ciekawy, jak za 2 lata panowie radni będą nawoływali swoich wyborców, czy będą mówili, że to jest obywatelski obowiązek, że muszą pójść zagłosować, czy będą nawoływali, żeby nie poszli na wybory. Spośród osób, które udały się na referendum i oddały swój głos, jedynie 231 głosów było za tym, żeby Rada Miejska pozostała w obecnym stanie. Z kolei 6570 osób zagłosowało za tym, żeby odwołać obecną Radę Miejską. Powody, dla których blisko 7 tysięcy ludzi przyszło w niedzielę do okręgowych komisji referendalnych, było wiele. Zapytaliśmy część z nich, jakie są ich powody, aby odwołać Radę Miejską Wałbrzycha. Mam córkę nauczycielkę i nie chcę, żeby likwidowali szkoły, więc ja chcę odwołania tych, co chcą likwidować szkoły. Jestem za odwołaniem. Mieszkam tu całe życie. Kiedyś to było coś robione, teraz ani nie widać. Młodzież się wałęsa bez celu. Oni nie mają co robić, tu nie ma ani boiska, ani jakichś, chociażby takich letnich festynów, gdzie młodzież się może wyszumi. Nie ma nic. W ulicach dziury, znaczy się, ja w miejscu, w którym mieszkam, zrobili, można powiedzieć, obwodnicę. Ale jadąc z McDonalda, tam jest śmietnisko, jedno wielkie, nawet przed moim domem. Kakofonia dźwięków różnych. I to wszystko, i mamy cały tydzień, przez cały tydzień, 7 dni. Oprócz tego mamy jeszcze zakład drogowy, jeździ tam szalony kierowca.
W niedzielę szalony motocyklista po hałdzie. My nie mamy spokoju, ale się nie robi w tym względzie nic, nic. No, żeby w końcu porządek był w tej oświacie, krótko tak można powiedzieć, bo jak na razie to nieciekawie przedstawiają się te sprawy. Zabierają głos radni niektórzy, ja nie mówię, że wszyscy, niektórzy, którzy nie mają zielonego pojęcia o profilu danej szkoły, prawda, o jej wynikach finansowych, a orzekają, wypowiadają się na temat, który jest im obcy, jeżeli chodzi o daną szkołę, bo jeżeli chodzi o oświatę, to raczej nie powinno być, ale chodzi o konkretną szkołę. Jako starsze pokolenie chciałabym, aby młodsi uczęszczali do tych szkół, do których ja wcześniej chodziłam. Prezydent Wałbrzycha Roman Szołemy już po podliczeniu wyniku głosowania nie pozostawił suchej nitki na organizatorach referendum. No ten wynik jest klęską, jest kompromitacją, jest po raz kolejny dowodem na to, że Wałbrzyszanie są mądrzejsi od środowiska pana Heretyka, pana Lubińskiego, środowiska pana Wilda. Mówiłbym tu o kompromitacji grupy inicjatorów wtedy, gdy kworum osób, a więc te 24 tysiące, poszłoby do wyborów i zagłosowałoby za utrzymaniem Rady Miasta Wałbrzycha. Wtedy moglibyśmy powiedzieć o kompromitacji, że Wałbrzyszanie chcą utrzymania tej Rady, a z tego wyniku tych 7 tysięcy osób, tylko 231 osób zagłosowało za utrzymaniem Rady Miasta Wałbrzycha. Dlatego nie uważam, żebyśmy tutaj w jakimś stopniu ponieśli jakąkolwiek kompromitację. Podobnie wyniki referendum przedstawiały się w niedalekiej Głuszycy, gdzie próbowano odwołać urzędującą burmistrz Alicję Ogorzelec. Jednak w tym przypadku do tego, aby referendum było ważne i aby odwołać Ogorzelec, zabrakło jedynie 300 głosów. Tak zakończył się etap walki o wałbrzyskie szkoły. Zmiana nie przyniosła jednak oczekiwanych skutków. Poszczególne szkoły już po przeniesieniu do nich uczniów ze zlikwidowanych placówek nie były przygotowane na tak dużą liczbę uczniów. Szczególnie dało się to zauważyć w przypadku szkoły podstawowej nr 5. Rozpoczął się nowy rok szkolny dla dzieci uczęszczających do szkół. Nie wszyscy jednak poszli do tych szkół, do jakich by chcieli. Po tym jak zlikwidowana została szkoła podstawowa nr 12, większa część uczniów została przepisana do oddalonej o kilka kilometrów szkoły podstawowej nr 5. W związku z czym bardzo duża liczba osób jest zmuszona do korzystania z komunikacji miejskiej, aby dotrzeć do szkoły. Autobusu dzieci nie mają w dalszym ciągu. I tu zaczyna się problem. Czyli na każdym przystanku jest pełno dzieci. A z drugiego przystanku już po prostu dzieci się nie mieszczą z rodzicami do autobusu i muszą iść na piechotę do szkoły. Jest dużo ludzi, jest ciężko, jest zamieszanie. Do autobusu wejść nie można. Ja był strasznie ścisły w autobusie. Dzieci były przygniecione, jeden na drugim. Dzieci nie miały jak się w ogóle poruszyć. Z drugiego przystanku matki w ogóle nie wsiadły już do autobusu, szły na piechotę. Dużo dzieci jest i jeden autobus, to jest za mało na tyle osób. I ten autobus był wczoraj mały. A ja bym prawie na kolanach siedziała, tak ciasno było. Godzina 7:30 rano, przystanek autobusowy przy ulicy Mickiewicza w Wałbrzychu. To tutaj rozpoczął się ciąg zdarzeń, do których nigdy miało nie dojść. Sytuacja, jaka wynikła, stworzyła realne zagrożenie dla zdrowia i życia dzieci, które dojeżdżają do szkoły w dzielnicy Podgórze. Jest przepychanka. Dzieci się pchają jedno na drugie. Wczoraj z klasy córki dziecku nogę przyczasło drzwiami, bo nie było miejsca wejść. Kierowca po prostu nóżkę dziecku przyczasnął drzwiami. Człowiek nawet nie może wejść do autobusu, bo jak jest napchany, to wszyscy, jak otworzy kierowca drzwi, a jest pełne przystanek, to wołają, nie ma miejsca i oni się wypchali. No i dlatego przyczasło dziecku nogę, bo dziecko się wypchało. Dużo osób było i każdy stał na schodach, no i przyczasnęło dwóm osób nogę, dlatego że na schodach były. Jednemu dziecku w ogóle nogę przyczasnęło dwa razy, no bo nie miał gdzie się po prostu poruszyć. Te drzwi co chwilę zaciskały mu nogę. Rodzice zaczęli krzyczeć, żeby drzwi otworzył, bo dziecko ma nogę przyczasnięte drzwiami. Złożyliśmy więc wizytę w gabinecie dyrektorki szkoły podstawowej nr 5, do której na chwilę obecną uczęszcza ponad 600 dzieci. Po pierwsze, tyle co byłam w ratuszu, to wiem,
że sprawa autobusu, drugiego autobusu, to co ja usłyszałam, ale o takim zdarzeniu, które pani mówi, nie. Więc już jest uwaga, że nie został dyrektor powiadomiony. Mimo tego, że przez 2 dni dzieci dojeżdżały do szkoły autobusem o zbyt małych gabarytach, stojąc praktycznie jedno na drugim, dyrektorka szkoły stwierdziła, że pierwszy raz słyszy o takiej sytuacji. Wiem, że był jeden autobus, tylko tyle się dowiedziałam. Jeden mały. W tej chwili już jest reakcja, prawda, jest drugi. Więc tak jak powiedziałam na pierwszym apelu, jesteśmy rodziną. Jeżeli coś się zdarza, najpierw jest droga służbowa do dyrektora. Dyrektor wnioskuje, dyrektor mówi, rozmawia z władzami, ponieważ państwo sami zareagowaliście, no i też dobrze, niemniej jednak pominęliście drogę państwo służbową. W tej chwili telewizja jest. Ja na ten temat w tej chwili nie będę rozmawiała, póki nie zapoznam się z tym, co się zdarzyło wczoraj, bo ja o tym nic nie wiem. Po interwencjach rodziców w Urzędzie Miejskim trzeciego dnia podstawiony miał być autobus przegubowy, który mieści większą liczbę osób. Zostało zgłoszone, że autobus, który miał przewozić dzieci ze szkoły nr 12 do szkoły nr 5, no nie jest za duży i nie spełnia tych oczekiwań. Dlatego podjęliśmy interwencję, Zarząd Dróg Komunikacji i Utrzymania Miasta już na drugi dzień podstawił zdecydowanie większy autobus. Postanowiliśmy sprawdzić, jak wygląda sytuacja już po wprowadzeniu większego autobusu, który na przystanek przy ulicy Mickiewicza podjeżdża o godzinie 7:30 rano. Jesteśmy na drugim przystanku. Dopiero dzisiaj puszczono drugi autobus. Wczoraj jeździł mały, dzieci się nie zmieściły. Tak jest. Tak będzie za każdym razem? Wydaje mi się, że tak. Naszym zdaniem powinny jechać 2 autobusy, a jeździ tylko jeden. Jeszcze jedna sprawa, że powinny w autobusie siedzieć, a nie stać. A poza tym ten autobus dzisiaj jest duży, a wczoraj nie krótki. Połowa dzieci nie wsiadła. Jak się okazało, wielu rodziców, którzy dojeżdżali z dziećmi przez pierwsze 2 dni, postanowiło pojechać busami prywatnych przewoźników lub pół godziny wcześniej. Mimo tego na przystanku stało kilkadziesiąt osób. Podczas kolejnych postojów na trasie wsiadały kolejne grupy rodziców z dziećmi, zapełniając w całości długi autobus. No wcześniej nam zapewniali dojazdy, bezpłatne autobusy. Dojazd do szkoły, no w tej chwili no jest jak jest, tak samo w szkole. Szkoła miała być po remoncie, miały być ubikacje, miały być szatnie. Obecnie nie mamy tam nic. Wiele osób, które dojeżdża z dziećmi do szkoły, nie kasuje biletów na znak protestu, ponieważ jak twierdzą dojazdy, dzieci do szkoły miały być zagwarantowane i bezpłatne. Jedziemy razem z rodzicami i jeździmy na kawę, ponieważ prezydent obiecał darmowe przejazdy. Nas nie stać na przejazdy. Niestety nas nie stać na kupowanie biletów. Jeżeli ktoś ma 3 dzieci czy 2, to potrzebuje 8 biletów dziennie albo i więcej. Więc nie jesteśmy w stanie kupować biletów. Wyślę mandat do Urzędu Miejskiego prezydentowi. Ja wiem, jadąc autobusem zawsze kasuję bilet, także dla mnie to jest sprawa oczywista. Jadąc autobusem trzeba kasować bilet. W momencie uregulowania tego problemu myślę, że sprawa się wyjaśni. Jest wiele problemów, które w najbliższym czasie będą omawiane. Jeżeli państwo macie wnioski, ja zapraszam, mówię do siebie, przedstawicieli, bądź tak jak w tej chwili się spotykamy, co prawda z kamerą. Uważam, że gdybyście państwo przyszli, tak jak mówiłam, przyjdziecie panie, porozmawiamy, ja zawnioskuję, przekażę sprawę naszym władzom. Kolejną z poruszanych przez rodziców kwestii jest fakt, że aby dojść bezpiecznie do szkoły, trzeba przejść przez kilka przejść dla pieszych przez ruchliwe ulice. Z kolei tylko jedno przejście jest zabezpieczone przez tak zwanego strażnika przejścia. No na jednym przejściu dla pieszych był stał pan stop, a na drugim już niestety nie. Jeżeli wysiada taka ilość dzieci i on przeprowadza przez jedno przejście, chodnik jest mały, dzieci na niego nie zaczekają, więc idą dalej. To już jest z dobrej woli kierowców, że czekają i przepuszczają te dzieciaczki. Uczniów mam 620, więc przejść do szkoły jest kilkanaście. Więc jeżeli chce pan zapytać, czy będzie kilkunastu strażników przejść, nie, bo nigdy nasza szkoła nie miała tylu strażników. Dyrekcja szkoły twierdzi, że nie ma potrzeby, aby stawiać na każdym przejściu strażnika, ponieważ dzieci są uczone zasad i przepisów ruchu drogowego. Powiem szczerze, dzieci zapoznaję mu z przejściem ruchu drogowego i tak dalej. Może się zdarzyć wypadek, oczywiście, więc bardzo się cieszymy, że ten strażnik przejścia jest w tym miejscu newralgicznym, gdzie większość dzieci tu z rejonu szkoły nr 12 dojeżdża. Natomiast dzieci dojeżdżają z Glinika, dzieci dojeżdżają z ulicy Świdnickiej i
Tych strażników musiałoby być kilku, co najmniej 8. To dopiero początek roku szkolnego i początek problemów, z którymi będą musieli poradzić sobie zarówno rodzice, dyrekcja szkoły, jak i władze miasta. Być może, bo takie są zapowiedzi, od października dzieci będzie dowoził specjalny autobus. Rozwiązałoby to problem tłoku oraz przejść dla pieszych. Obiecywali nam wcześniej inne rzeczy, tak? A teraz zrobili swoje i nagle nikogo nie ma, tak? A my musimy się z tymi problemami sami uporać jakoś. Zastanawiają się nad tym, żeby najpóźniej z początkiem października przekazać finanse, czy w tym momencie dokonuje się dokładnego oszacowania liczby dzieci oraz kosztów zakupu bilety, aby właśnie, cytuję, najpóźniej z początkiem października przekazać je uczniom. Jednak czy będzie to gimbus, czy po prostu zostaną przekazane bilety autobusowe dla dzieci, okaże się wkrótce. Koniec roku przyniósł również ostateczny efekt w walce o ostatnią zachowaną szkołę numer 31 z tych, które przeznaczone były do likwidacji. Najpierw uratowana poprzez decyzję wojewody, następnie połączona z zespołem szkół numer 2, a ostatecznie zlikwidowana decyzją Rady Miejskiej. Tak zakończyła się jedna z najbardziej kontrowersyjnych batalii wałbrzyskich w 2012 roku.